Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj Was zapraszam na dzień ze mną. Dzisiaj będę vlogować i mam nadzieję, że ucieszy Was informacja o tym, że postanowiłam nagrywać dla Was vlogi. Ja bardzo lubię oglądać tego typu filmiki, choć przyznam się, nie vloguję. Tak naprawdę jest tylko jeden vlog na moim kanale, a nagrywam już dla Was już przez 3 lata, więc bardzo mało vlogowałam przez ten okres czasu i postanowiłam to zmienić. Po to, żebyście były ze mną na bieżąco, żebyście widzieli, jak mniej więcej moje życie wygląda, no i też dzięki temu lepiej się poznamy i też do siebie się bardziej zbliżymy. No i też nie ukrywam, że takie filmiki znacznie łatwiej się montuje, nagrywa i też mam nadzieję, że dzięki temu też te filmiki będą częściej się pojawiały na moim kanale. I dzisiaj Wam pokażę, co mniej więcej wczoraj kupiłam w IKEA. Takie małe drobnostki, dodatki do domu, ale był plan troszeczkę większy, jeżeli chodzi o IKEA. Bo jechaliśmy z mężem wczoraj właśnie do IKEA po to, żeby wybrać stół, krzesło oraz ławę i konsolę. No i przyznam się, że na stronie internetowej to wszystko ładnie wyglądało, a jak zobaczyłam to na żywo, to niestety cena nie była adekwatna do jakości i postanowiliśmy nic nie kupić z tych rzeczy, z tego względu, że po co kupować coś, co by stało coś na chwilę, co nie do końca nam się podoba i mieć taką świadomość, że i tak w przyszłości musielibyśmy to wymienić i kupić coś ładniejszego. Dlatego też nic nie kupiliśmy i również kupiliśmy dwa leżaki i zaraz Wam je pokażę, tylko muszę teraz zejść na dół do ogrodu, żeby Wam te leżaki właśnie pokazać. No i tak się prezentują te dwa leżaki. One są właśnie z mrówki i jeden taki leżak kosztował 109 zł. Są jeszcze dwie inne opcje kolorystyczne. Nam się po prostu najbardziej podobał kolor zielony. No i też chciałam Wam powiedzieć, że ja jako nastolatka leżałam często na takim leżaku u moich rodziców na działce i nam też najbardziej odpowiada to, że ten leżak składa się na płasko, więc na pewno znajdziemy miejsce na przechowywanie tych leżaków, bo my nie mamy żadnego pomieszczenia gospodarczego w domu. Nam tylko i wyłącznie zostaje właśnie garaż, jeżeli chodzi o przechowywanie takich właśnie rzeczy w zimę lub też możemy to położyć takie leżaki na strych. Powiem Wam też, co mam na ustach oraz na paznokciach, bo może będą pytania, więc na ustach mam pomadkę marki L'Oreal z tej serii Color Rich. O nazwie Velvet Rose i to jest numer 378. Ja bardzo lubię te pomadki i to jest taki fajny kolor takiego codziennego makijażu. No i też podoba mi się to, że to są pomadki nawilżające i tak ładnie się też mienią na tych ustach, jakby miała nałożony błyszczyk. A na paznokciach mam hybrydę marki Semilac o numerze 007 Pink Rock i to jest taki fajny dziewczęcy kolor i ja tak naprawdę tą hybrydę noszę przez cały rok, tak bardzo mi się ten kolor podoba, dlatego też często ją nakładam. I to jest moja ulubiona hybryda, to już jest chyba moja trzecia buteleczka, bardzo lubię ten kolor nosić. Hybrydy z Semilac też mi się dobrze sprawdzają. W IKEA kupiliśmy takie wkłady do poduszek, one są 50×50 i koszt takiego jednego wkładu to 20 zł. Również kupiliśmy takie właśnie pokrowce. Taki jeden pokrowiec kosztuje 9 zł i 99 groszy. I dwa takie ciemniejsze kolory. Włożyłam już te wkłady w te podszewki, żebyście mogły zobaczyć, jak te poduszki wyglądają. I ta jasna ma taki fajny, delikatny wzór, takie pionowe pasy. Bardzo mi się ona podoba. I to jest taka dla mnie poduszka na środek sofy, taka poduszka ozdobna. A te ciemniejsze wyglądają tak i też będę chciała kupić dwie dodatkowe takie podszewki w takim kolorze, bo bardzo mi się ten kolor podoba. No i też kupiliśmy taką półeczkę do butów i koszt tej półeczki to 59 zł i 99 groszy. Bardzo fajna to jest półeczka, bardzo mi się ona podoba. I później Wam pokażę w dalszych vlogach, gdzie ją dokładnie postawiłam. Kupiliśmy też takie wkłady o zapachu waniliowym. Ja bardzo lubię te właśnie wkłady z IKEA. Tutaj jest dokładnie ich 12 i one kosztowały 9 zł 99 groszy. I też kupiliśmy te mniejsze wkłady o tym samym zapachu, bo to jest mój ulubiony zapach.
I te wkłady kosztowały 7 zł 99 groszy. No i też kupiliśmy właśnie taką donicę z Ikei. Ja mam już taką donicę w domu, tylko w mniejszym rozmiarze. A teraz właśnie zdecydowaliśmy się na tą donicę w tym największym rozmiarze i koszt tej donicy to 39 zł 99 groszy. I tak naprawdę, kochani, to wszystkie moje zakupy z Ikei. Pojechaliśmy też do Mrówki tak na szybkiego, żeby tylko i wyłącznie kupić ziemię na kwiaty. Kupiłam coś jeszcze i zaraz Wam pokażę, co to jest. Jest to taki dzban z kryształu, który naprawdę jest przepiękny. Bardzo ładnie się prezentuje i ja tutaj będę robić po prostu wodę z cytryną i z limonką oraz z miętą i do tego jeszcze lód dla ochłody. No i teraz też kryształy wracają do mody. A koszt tego kryształu to 24 zł 99 groszy. I po tym zakupie pojechaliśmy do moich rodziców na kawę i ciasto i dostałam od nich w spadku taką piękną misę. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ślicznie. Taki fajny komplecik się teraz stworzył i ja tutaj będę trzymać w tej misce owoce. Na razie mam taki pomysł na te dwa właśnie produkty. No ja też pamiętam, że jako nastolatka myłam takie kryształy, a moja mama miała bardzo dużo właśnie kryształów. Dajcie znać, czy wy również myliście kryształy swoich rodziców, bo ja pamiętam, że u nas to się robiło w domu co najmniej 4 razy w roku. Opowiem Wam pewną historię związaną też z meblami. W filmiku Home Decor powiedziałam Wam, że czekam na moje zamówienie z Ziska i prawda jest taka, że my te wszystkie meble oddaliśmy. Zamówiliśmy w Jisku przez stronę internetową stół z 4 krzesłami oraz ławę, takim starym stylu i my tych mebli nie mogliśmy zobaczyć na żywo, one tylko były dostępne na stronie internetowej. No i też zapłaciliśmy za wniesienie tych mebli, ponieważ mój mąż wtedy nie był w Polsce. Więc ja bym tych mebli po prostu nie wniosła do domu. No i ten koszt nie był też mały, bo ten koszt był w granicach 100 zł. No i wyobraźcie sobie, że taka podekscytowana zaczęłam te wszystkie meble otwierać i ja z tych 4 krzesłem nie mogłam złożyć ani jednego krzesła, z tego względu, że każdy element był praktycznie uszkodzony, uszczerbiony, połamany, frezy były nierówne, no i też blat od stołu był inny od blatu od ławy, tak jakby był jaśniejszy i też na ławie ten blat miał po prostu więcej cęków, więc niby komplet, ale to do siebie w ogóle nie pasowało. I ja byłam taka zrezygnowana, bo zrobiłam sobie taki ogromny bałagan w salonie. Wszystko musiałam rozłożyć, następnie musiałam zrobić jak najwięcej zdjęć, żeby reklamować to wszystko. I zażądałam też zwrotu kosztu wniesienia. No i na szczęście wszystkie pieniądze odzyskaliśmy. I dla mnie to była taka kpina, bo jak można dać takie meble? Gdzie tutaj jest kontrola jakości? Ja tego nie rozumiem. No i od tej pory postanowiłam nie zamawiać nic online, tylko postanowiłam najpierw zobaczyć meble, zanim je kupię. I do tej pory szukamy tych rzeczy i nic ładnego nie mogę znaleźć, więc mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. I powiedzcie mi, gdzie Wy kupiliście ładny stół z krzesłami, ławę czy też konsolę, bo ja nic ładnego nie widzę, a jak coś mi się podoba, to oczywiście dużo kosztuje. Więc kochani, ja lubię taki styl stary i też lubię, jak są meble z drewna, takim właśnie w starym stylu, więc czekam na jakieś Wasze propozycje. Dzisiaj mój syn wraz z moim mężem układali właśnie puzzle i my te puzzle jeszcze kupiliśmy w Szkocji i tutaj jest dokładnie 1000 sztuk i zobaczcie, jaki fajny obraz powstał. Bardzo długi i tutaj jest dokładnie 98 cm i my też postanowiliśmy ten obraz ładnie oprawić, żeby ładnie też zdobił pokój mojego syna ten obraz. I to jest ulubiona bajka mojego syna. Czas już się z Wami pożegnać, kochani. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną dzień. Ja teraz zacznę montować ten filmik po to, żeby jak najszybciej pojawił się na moim kanale. Więc co, kochani, widzimy się już niedługo. Do zobaczenia w następnym vlogu. Pa, pa!